Czy kiedykolwiek dostaliście 50-stronicowy raport w PDF-ie i pomyśleliście: super, teraz muszę to wszystko przeczytać, znaleźć kluczowe informacje, może coś wyedytować i przesłać dalej? Wszyscy wiemy, że każda próba edycji PDF-a to frustracja. Z otwieraniem tych plików problemów nie ma żadnych. Ale zmiany to inna para kaloszy. Bez odpowiedniego programu albo posiadania pliku źródłowego jest to po prostu niemożliwe. W tym filmie pokażę Wam, jak sprytnie edytować PDF-y, ale też jak generalnie pracować z raportami. Sporą część pracy AI może zrobić po prostu za Was. Może na przykład podsumować raport w kilka sekund, odpowiedzieć na konkretne pytania, przetłumaczyć na polski, czy po prostu przygotować do dalszej pracy. Ale to nie jest film o tym, jak wrzucić PDF-a do ChatGPT. Zamiast walczyć z limitami rozmiaru plików i gubieniem kontekstu, pokażę Wam system, który łączy edycję plików i AI. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdzimy 5 kluczowych funkcji. Kompresję przed AI, inteligentne podsumowania, czat z raportami, tłumaczenia wielojęzyczne i jedną unikalną funkcję, której konkurencja nie posiada. Na koniec odpowiem na pytanie, czy warto zapłacić za takie narzędzie, gdy liczba aplikacji do wyboru przytłacza każdego. Wydanie zbiorcze. Zaprasza. Maciej Dzierżek. No i zacznijmy od paradoksu. Format PDF został stworzony, żeby rozwiązać problem z wyglądem dokumentów. Ten sam materiał ma wyglądać identycznie na każdym urządzeniu. I w tym są genialne. Problem pojawia się, gdy trzeba coś z tym PDF-em zrobić. Wyedytować tekst? Masakra. Skopiować fragment bez łamania linii? Najczęściej niemożliwe. Wyciągnąć dane z tabeli? No powodzenia. Dodatkowo edycja zwykle wymaga dostępu do źródła. Wystarczy, że współpracownik jest na urlopie, a w gotowym PDF-ie dla klienta znajdziesz literówkę, no i masz problem. Bez dostępu do otwartego pliku źródłowego albo specjalnego programu, no nic nie poprawisz. Dlaczego tak jest? PDF to w zasadzie zestaw instrukcji dla drukarki. Postaw literę tutaj, a obrazek tam. Nie ma w tym informacji o strukturze. Gdzie jest akapit, gdzie zdanie, gdzie jest nagłówek. To trochę jak instrukcja do klocków Lego, przy czym zamiast klocków mamy elementy dokumentu. Sztuczna inteligencja ma z PDF-ami dwa problemy. Dotyczą i ChatGPT, i Cloda, i w zasadzie każdego innego narzędzia. Po pierwsze, jest to limit rozmiaru. ChatGPT ma limit koło 25 MB dla pojedynczego pliku, Cloud chyba 30, a realne raporty biznesowe, często 50, 100 MB, bywają i większe. Po drugie, AI musi najpierw przeczytać ten plik PDF i zrozumieć jego strukturę, co zjada sporo tokenów. A w darmowych planach te tokeny szybko się kończą. Co ciekawe, ten problem przypomina klasyczne napięcie między formą a informacją. Możemy mieć dokument, który zawsze wygląda identycznie, czyli tego PDF-a, albo taki, który łatwo analizować i przetwarzać, i tu najlepszy jest tekst, albo jeszcze lepiej, formaty Markdown, które są bardzo lubiane przez AI. To jak różnica między infografiką a czystym tekstem. Grafika zachowuje wygląd i estetykę dla ludzi, ale ma znacznie mniejszą dostępność dla maszyn. Czysty tekst odwrotnie, rezygnuje z wyglądu na rzecz czytelności dla algorytmów. I właśnie dlatego potrzebujesz narzędzia, które zrozumie strukturę PDF-a, zrobi OCR i ekstrakcję tekstu, pozwoli na sensowną edycję, do tego skompresuje plik, żeby nadało się do innych narzędzi AI, a najlepiej będzie miało własne AI na pokładzie. No i tutaj wchodzi UPDF, sponsor tego filmu, ale też narzędzie, które faktycznie rozwiązuje te problemy. Pokażę Wam, co w UPDF działa, co nie działa i kiedy faktycznie warto zainteresować się tym oprogramowaniem. UPDF to edytor PDF z budowanym AI. W skrócie możesz edytować teksty, obrazy, dodawać adnotacje, konwertować do innych formatów i co nas dziś szczególnie interesuje, używać AI do analizy dokumentów. Zobacz, edycja tekstu działa bezpośrednio, możesz zmieniać fonty, kolory, układy, obrazy. Dodajesz, usuwasz, obracasz. Standardowe rzeczy, które w Adobe Acrobat kosztują około 200 euro rocznie. Ale my dzisiaj skupimy się na AI, bo jest to clue całej historii. I tu ważna informacja techniczna. UPDF używa modelu GPT-5, tego samego, na którym zbudowany jest ChatGPT. No dobra, teoria skończona, lecimy do konkretów i do tego, co AI faktycznie potrafi zrobić z tymi naszymi raportami. Pierwsza funkcja może Was zaskoczyć, bo to nie jest funkcja AI, ale jest kluczowa, jeżeli chcecie z AI pracować. Mamy tutaj raport firmy AXA o zagrożeniach w perspektywie 5-10 lat w 2024 roku. Oryginalny rozmiar tego pliku to prawie 25 MB. Zje w ChatGPT bardzo dużo tokenów i kontekstu. Ten plik jest po prostu za duży. W UPDF jest funkcja Reduce File Size. To nie jest AI, to inteligentna kompresja, która zmniejsza rozdzielczość obrazów, optymalizuje fonty, usuwa zbędne metadane. Celowo wybieram niską jakość, bo dla AI jakość obrazów no nie ma w zasadzie znaczenia. Po chwili gotowe, z 25 MB do 5. To jest 80% redukcji, a dokument zawiera nadal te same treści. Teraz mogę go wrzucić do Cloda, ChatGPT czy jakiegokolwiek innego narzędzia AI. To jest praktyczne przygotowanie dokumentu przed właściwą pracą. I proszę, Cloud przyjmuje plik bez problemu i rozumie jego zawartość.
Co ciekawe, kompresja działa na podobnej zasadzie jak podsumowania AI. W obu przypadkach chodzi o to, żeby zachować maksimum informacji przy minimum objętości. Kompresja zmniejsza bajty, AI zmniejsza tokeny. Różne narzędzia, cel ten sam. No dobra, plik jest przygotowany, teraz możemy go wrzucić do zewnętrznego narzędzia AI, ale UPDF ma własne AI. I tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa. Druga funkcja to podsumowania. I tu mamy prawdziwą oszczędność czasu. Mam tu kilka raportów o trendach na YouTubie w 2024 roku. Najmniejszy z nich ma 10 stron, dwa kolejne ponad 30. Normalnie przeczytanie takiego zestawu to pewnie około 2 godzin. UPDF potrafi to zrobić dosłownie w 10 sekund. Patrzcie, dodaję pliki, czekam chwilę, gotowe. Dostałem pełne podsumowanie raportów. Co prawda po angielsku, ale to żaden problem, bo zaraz dostanę to po polsku. Ale już widzę, że mam 74 strony materiałów gotowe do dalszej pracy. UPDF używa GPT-5. To nie jest okrojony model, to te same modele, które występują w płatnych planach czata GPT. Różnica? UPDF jest zoptymalizowane pod PDF-y, rozumie strukturę dokumentów, tabele i wykresy. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Opracowujecie jakiś temat, na przykład właśnie te trendy w ubezpieczeniach. Raportów na rynku macie z 10, każdy po 50 stron. Póki ich nie przeczytacie, przynajmniej pobieżnie, to ciężko będzie się zorientować, które z nich będą przydatne. Mają liczby, cytaty, a które to fantazje oparte o głowy twórców albo generowane z AI. W ten sposób można zrozumieć, co w nich jest i na których warto się skupić. Nie chcę powiedzieć, że jest to perfekcyjny zamiennik czytania, ale jest to idealny sposób, żeby szybko zrozumieć, czy warto poświęcić czas na pełne przeczytanie i gdzie szukać tych detali, na których nam zależy. Ważna informacja o limitach. W planie darmowym UPDF obsłuży 5 PDF-ów i pozwoli zadać do 100 pytań. W planie AI Standard w jeden projekt wrzucimy do 100 plików, bez limitu stron, bez limitu pytań, ale z ograniczeniem do 100 GB łącznego rozmiaru. Tak wynika ze strony www, choć jak widzicie, ja mam 110 GB miejsca. Wydaje mi się, że to zaspokaja potrzeby użytkowników biznesowych, a moje na pewno. Ale podsumowania to dopiero początek. Prawdziwa moc pojawia się, gdy możesz zadawać konkretne pytania. Bo trzecia funkcja to Ask PDF. Widzicie ją w działaniu obok, czyli czat z dokumentem. I to jest moment, gdzie AI przestaje być gadżetem, a staje się praktycznym narzędziem. Pracujemy nadal z raportami o YouTube. Proszę już o odpowiedzi po polsku. Zamiast czytać całość, mogę zadać bardzo konkretne pytania. Odpowiedź pojawia się w kilka chwil. Mogę też wybrać, na których plikach z tego całego projektu będę pracował. Ale pokażę Wam bardziej praktyczny przykład. Ogólne streszczenia to jedno, ale wyciągnijmy bardziej konkretne informacje. Zadajmy najpierw pytania o popularne tematy. Niech to będzie lista top 10. Pamiętajmy jednocześnie, że raport jest z roku 2024. I bardzo proszę, mam konkretne tematy bez przedzierania się przez całość. Szczerze, to nawet nie widziałem tego raportu na oczy. Mogę iść dalej. Teraz zapytajmy o listę muzyki do shortów. Zauważcie, że w ramach odpowiedzi mam przypisy i odnośniki do stron konkretnych dokumentów. Ułatwi to sprawdzenie, czy AI nie halucynuje. To istotna różnica pomiędzy modelami sztucznej inteligencji, a po prostu wyszukiwarką. Google znajdzie Ci materiał, w którym prawdopodobnie są informacje, których szukasz. Model AI powie Ci, która strona raportu zawiera informacje, których szukasz i jeszcze do tego wytłumaczy kontekst. Wyobraźcie sobie jeszcze jedną rzecz. Macie 50 raportów z różnych krajów, w różnych językach. A pytacie po polsku, odpowiedź jest po polsku i dalsza praca nie jest mozolnym przebijaniem się przez dokumenty. AI przeszukuje wszystko, co dostało i daje Wam zbiorczą odpowiedź. Ważne zastrzeżenie. To działa świetnie z tekstowymi PDF-ami. Jeżeli macie skan, musicie najpierw użyć OCR-a, żeby UPDF mogło rozpoznać tekst. OCR w UPDF działa dobrze, wspiera polski, ale to dodatkowy krok. Osobiście unikam dokumentów, które trzeba OCR-ować, bo mam do nich ograniczone zaufanie. Dobra. Mamy podsumowania, mamy czat, mamy kontekst międzynarodowy i przy nim zostaniemy, ale nieco w drugim kierunku. Czwarta funkcja, którą chcę pokazać, to tłumaczenie. I tutaj UPDF ma istotny atut. Tłumaczy zachowując oryginalny layout dokumentu. Standardowe tłumaczenie w Google Translate czy w DeepL-u dostajesz tekst, tracisz całe formatowanie, tabele, wykresy, układ stron, no musisz wszystko ręcznie kopiować. UPDF robi to inaczej. Mam tu raport firmy AutoPay o finansach w czasie niepewności. Chciałbym się podzielić nim z kolegą z zagranicy, ale wiem, że on nie zna polskiego. Wybieram więc tłumaczenie na angielski. Chwilę to trwa i dostaję angielski tekst, ale identyczny layout. Tabele pozostały tabelami, wykresy są na swoich miejscach, nagłówki, akapity, fonty, wszystko jest zachowane. Drobne rozjazdy wynikają z różnicy długości fraz między językami. To jest szczególnie przydatne, gdy na przykład przygotowujecie prezentację dla klientów zagranicznych. Wiadomo, że wersję końcową trzeba będzie przejrzeć, pewnie poprawić, ale do draftów i wersji roboczych jest to idealne.
ważna informacja. UPDF wspiera wiele języków, w tym oczywiście polski, bo jak widzicie przetłumaczyło dokument. Natomiast nie znalazłem opcji tłumaczenia całego dokumentu na polski, mimo że przecież wcześniej bez problemu o tych dokumentach rozmawiałem w naszym języku. Interfejs aplikacji póki co też na polski nie jest tłumaczony, ale myślę, że to kwestia czasu. Niemniej warto o tym wspomnieć. Wróćmy do tłumaczenia. Czy jest perfekcyjne? Nie. Używa AI, więc czasem może coś przekręcić. Ale zwykle jest wystarczająco dobre do zrozumienia treści i wystarczająco profesjonalne do wysłania w wersji roboczych. Tłumaczyłem tym naprawdę ciężkie tematy i nie mam na co narzekać. Okej, mamy kompresję, podsumowania, czat, tłumaczenia. Jest jeszcze jedna funkcja, której nie ma żaden konkurent. Piąta funkcja to mapy myśli generowane z PDF-a. To brzmi jak gadżet, ale może być użyteczne w konkretnych sytuacjach. UPDF potrafi wziąć raport i przekształcić go w mapę myśli, wizualizację struktury dokumentu. Weźmy jeden z raportów o YouTube. I mamy mapę pokazującą główne sekcje, podsekcje, kluczowe punkty, wszystko w formie graficznej. Szczerze, ja osobiście uważam mindmapy za trochę passé, nie używam ich od lat. Ale znam ludzi, którzy myślą wizualnie i dla nich taka mapa faktycznie może pomóc zrozumieć strukturę złożonego dokumentu. No i jest to unikalna funkcja. Możesz wyeksportować mapę jako plik PNG i użyć na przykład w prezentacji albo jakiś dodatkowy materiał. No dobra, widzieliście wybrane przeze mnie funkcje. Teraz pytanie, czy warto za to zapłacić. I jak to wygląda w porównaniu z konkurencją? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. O Adobe Acrobat już mówiłem. Wychodzi mi jakieś 200 euro rocznie za licencję indywidualną. Ma najbardziej zaawansowane funkcje, integrację z całym ekosystemem Adobe'ego, świetne narzędzia dla zespołów, które w tym całym ekosystemie i tak pracują. Jeżeli nie potrzebujesz funkcji AI i masz już Adobe, to zapewne ci to wystarczy. Za to UPDF z AI wychodzi łącznie jakieś 140 dolarów, przy czym 70 to jest płatne jednorazowo za edytor PDF-ów, a roczna licencja AI to też 70 dolarów, ale ponawiane co roku. To dużo taniej niż Adobe. Prosta decyzja. Adobe, duże firmy, zespoły używającego całego pakietu Adobe'ego, maksymalna funkcjonalność i brak problemów z większym kosztem. UPDF, indywidualni profesjonaliści, małe firmy, freelancerzy, daje pewnie z 90% funkcjonalności Adobe'ego plus AI za mniejszą cenę. Jedna licencja działa jednocześnie na czterech urządzeniach. Jeżeli w pracy masz Windowsa, w domu Maca, do tego dwa telefony, to potrzebujesz jednej licencji, a wszystko i tak synchronizuje się przez chmurę. Ale UPDF nie jest perfekcyjny. Jeszcze brakuje polskiego interfejsu, tłumaczenia na polski nie wiem czemu nie są obecne w menu, w którym się ich przecież spodziewałem, a czat mimo poprawnych ustawień zaczyna odpowiadać także w obcym języku. Na szczęście OCR i rozmowy z AI w naszym języku nie są problemem. Muszę też dodać, że cennik również nie jest dla mnie super czytelny i na pewno można uczynić go jaśniejszym. Ale UPDF oferuje naprawdę użyteczne funkcje za rozsądną cenę. Warto też dodać, że roczna licencja na czata GPT to ponad 220 euro. W UPDF mamy czata opartego o GPT-5 w niższej cenie, można z nim tak samo rozmawiać, zlecać zadania. Jest również moduł Deep Research do sporządzania całych raportów i wyszukiwarka w pracach naukowych. To może być alternatywa dla płatnego czata GPT, jeżeli nie używasz jego zaawansowanych funkcji. No dobra, podsumujmy całość. Co odkryliśmy dzisiaj? PDF-y to świetny format do przeglądania dokumentów, ale koszmar do edycji. UPDF łączy edycję PDF z zaawansowanym AI w jednym narzędziu. Podsumowania, czat czy tłumaczenie oszczędzają godziny pracy. Nie jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, ale dla większości użytkowników biznesowych oferuje wystarczającą funkcjonalność, taniej niż Adobe. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o praktycznej pracy z AI, polecam mój film o 6 błędach w pracy ze sztuczną inteligencją. One naprawdę powodują, że można stracić pracę. Pokazuję tam najczęstsze pułapki, które mogą kosztować Was nie tylko czas, ale i reputację. Z PDF-ami rozmawiał Maciej Dzierżek, a to było wydanie zbiorcze. Do zobaczenia w następnym filmie.